Tak, moi drodzy, witam serdecznie na moim kolejnym live'ie. Trochę dzisiaj ciemno, cały dzień leje, jest praktycznie ciemnawo, tak jak wieczorem, ale nie chcę też zapalać dużego światła, żeby nie było znowu jakiegoś przebarwienia. Myślę, że widać i słychać mnie dobrze. Moi drodzy, kolejny live, zapowiedziany live z cyklu Konkol czy Pszenica, jak rozpoznać. Dzisiaj temat bardzo kontrowersyjny. Temat, czy kobieta może zostać pastorem. Zapytacie, a dlaczego, Marcinie, w ogóle taki temat w temacie Konkolu i Pszenicy, gdzie omawiam pewne zagrożenia w Kościele, tak? W ciele Chrystusa. Otóż, moi drodzy, jest to jedna z wielu kwestii, którą uważam, że trzeba podjąć. A wygłaszam ten sam temat już drugi raz ten sam live. Wcześniej wygłosiłem go w poniedziałek, tak? W poniedziałek na prywatnej grupie wsparcia, bo zostałem poproszony o to. A teraz powiem o tym dlatego, że coraz więcej osób jest jak gdyby, no ma zamęt w tej dziedzinie, albo robią mi screeny z pewnej grupy, gdzie brat z siostrą głoszą pewne rzeczy, gdzie coraz bardziej odchodzą na rzecz ducha od Słowa Bożego. O tym też zaraz powiem. Nie o tej grupie, nie o tych ludziach, ale co to znaczy sterowanie się Duchem Świętym. Właśnie dlatego ten temat, kochani, chociaż nie jest on jakiś tam, słuchajcie, bolesny, nie jest on tam jakiś bardzo poważny, tak jak to na przykład miało wcześniej miejsce w moim pierwszym live'ie o Konkolu Pszenicy, jeśli chodzi o ruch wiary, gdzie omówiliśmy sobie ważne kwestie i całkowicie ich niebiblijność. O co chodzi więc w tym temacie, dlaczego go dodałem do Konkolu Pszenicy, czy kobieta może zostać pastorem? Dlatego, że dzisiaj bardzo modne jest, moi drodzy, powiedzenie o sterowaniu Duchem Świętym. Jest to prawda, jest to najczystsza prawda. Nie możemy praktycznie wejść do Królestwa, o czym mówił Chrystus, jeżeli nie narodzimy się na nowo z mocy Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy narodzeni z Ducha Świętego, ten Duch w nas mieszka. Jeżeli się podporządkowujemy temu Duchowi, jeżeli oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ten Duch nas prowadzi ku prawdzie. Tylko, moi drodzy, ten sam Duch niestety stał się jak gdyby modnym powiedzeniem wśród wielu osób, które są chrześcijanami, które mówią i coraz bardziej stosują to powiedzenie, że musimy być sterowani duchem, do tego, by powiedzieć, że dzisiaj trzeba się tylko i wyłącznie sterować duchem. I moi drodzy, jest to jedynie półprawda, dlatego że, tak jak powiedziałem, sterowani duchem musimy być, nowonarodzić się musimy mu się podporządkować. Ale prowadzenie ducha zawsze jest zgodne ze Słowem Bożym. Zawsze. Zawsze. Moi drodzy, katolicy mają uzdrowienia, mają cudowne objawienia. Jest tam również ruch odnowy w Duchu Świętym. Adwentyści twierdzą również, że oni są sterowani duchem, dlatego cały czas są przy sabacie, 10 przykazaniach. Świadkowie Jehowy uważają, że jedynie ich ciało kierownicze w liczbie 8 osób, jedynie oni są sterowani Duchem Świętym, dlatego oni rozdają pokarm duchowy na czas słuszny. Dlatego nauczają wiele bzdur typu, że Chrystus już panuje w królestwie mesjańskim tysiącletnim od 1914 roku. Głoszą, że zbawienie oczywiście jest w Bogu Jehowie, jest w Jezusie Chrystusie, ale musisz być członkiem tej organizacji religijnej, musisz być świadkiem Jehowy, jeśli nie zginiesz w Armagedonie. Wszyscy ci ludzie, wszyscy oni uważają, że są sterowani Duchem Świętym. Dlatego zobaczcie, jakie jest poważne zagrożenie w ogóle w stosowaniu tych słów. Jeżeli ktokolwiek powie ci i mówi ci, że jest sterowany Duchem Świętym i że to, co on mówi, jest z Ducha Świętego, to tym bardziej, kochani, otwórzcie Słowo Boże i analizujcie każde jedno słowo. Dzisiaj niestety jest taka tendencja, że jeżeli sobie ktoś zjedna braci i zrobił powiedzmy 100 live'ów, obojętnie ile, ma już powiedzmy swoją widownię, mogę podać swój własny przykład, to ta osoba później, obojętnie co powie, czy to będzie już bliskie prawdy, czy dalsze prawdy,
te osoby dalej za tą osobą idą. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego ja to samo mówię, zawsze sprawdzajcie to, co ja mówię, zawsze sprawdzajcie, kto mówi, ktokolwiek inny z braci, ze Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest jedyną bronią do czego? No właśnie, zobaczmy do pierwszego wersetu, kochani, który już ostatnio wspomniałem. Jest on bardzo znany. 1 Jana 4,1. Jest to bardzo poważna rzecz. 1 Jana 4,1 czytamy: Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Kochani, to, że mamy badać duchy, nie oznacza, że mamy badać na przykład wypowiedzi innych religii, buddyzmu, jakichś wschodnich kultur, czegokolwiek innego, bo wiemy, że to nie są nauki naszego Boga. Wiemy, że tam nie ma Chrystusa. My mamy badać ducha we wszystkim, co słyszymy z ust drugiego brata, siostry, tak? Dlatego, że mamy powiedziane, że mamy badać ducha, czy są z Boga. Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. A dlaczego? Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. A więc czy, powiedzcie, da się obalić coś, co jest bezpośrednio i wyraźnie powiedziane w Biblii? Okazuje się, że się da. Okazuje się, że dzisiaj, słuchajcie, takie modne są powiedzenia. Między innymi takie powiedzenia padły na tej grupie, z której mi bracia kopiują pewne wypowiedzi osoby, która ją prowadzi. Na przykład ona twierdzi, ta osoba, tak, że pisarze biblijni, apostołowie na przykład, to oni jeszcze nie mieli pełnej wiedzy. Oni jeszcze nie mieli pełnego poznania, dlatego jeżeli coś jest napisane, to nie do końca musimy się tego trzymać. Czyli idąc za tym sposobem myślenia, Biblia jest jedynie mądrą książką, napisaną jedynie przez takich braci jak my. To nie ingerencja Boża, to nie Duch Święty spisał Biblię, tylko ludzie. Czy taki rzeczywiście jest pogląd biblijny? Znowu znane nam słowa. List do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. 3:16-17. Całe pismo, jak my czytamy całe pismo, to znaczy cała Biblia, 66 ksiąg, nie apokryfy, nie księga Henocha, nie mądrość Syracha, to nie jest Biblia. Biblia to jest 66 ksiąg, które Bóg się postarał, by były w kanonie Pisma Świętego. To jest całe pismo. W tym są księgi mojżeszowe, w tym są psalmy, w tym są wszyscy prorocy, w tym są wszystkie Ewangelie, w tym są wszystkie listy Pawłowe i objawienie Jana. Wszystko, co zawiera Biblia, podchodzi pod te pisma. A więc to nie jest tak, że apostoł Paweł napisał tylko listy i one to, wiesz, to nie jest tak naprawdę część Biblii, bo to tylko listy apostoła Pawła. Więc jeszcze raz, co Biblia sama o sobie mówi? Całe pismo jest natchnione przez Boga. Pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, tak? Do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. Jak możemy dzisiaj badać duchy? Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że jest prowadzony Duchem Świętym, a słyszysz jego wypowiedzi tego typu: Biblia została zmieniona, do końca nie wiemy, czy jest poprawna, dlatego mamy się dzisiaj sterować Duchem Świętym. To, co powiedziałem przed chwilą, apostołowie wciąż wzrastali, nie do końca to, co napisali, jest zgodne z prawdą, bo oni się jeszcze rozwijali. To tak samo możemy powiedzieć, że gdyby całkowicie teoretycznie apostołowie dzisiaj zmartwychwstali, to musieliby się uczyć od nas, tak? Taka jest prawda, bo my mamy całe objawienie, sterowanie duchem pełne. To jest bluźnierstwo, moi drodzy, to jest bluźnierstwo. Biblia nie jest pisana z woli człowieka, to Biblia bardzo wyraźnie mówi, ale z woli Boga, a ludzie byli uniesieni Duchem Świętym. Jeżeli to podważasz, jeżeli ktokolwiek to podważa, podważa jakiekolwiek pisarza biblijnego, apostoła Pawła, sprzeciwia na przykład Chrystusowi, mówiąc, że Chrystus mówił co inaczej, co innego, a Paweł był samozwańcem. Jeżeli ktoś chce wyjąć jakieś księgi, wpiąć tam Henocha, księgę Henocha, mówiąc, że to jest księga biblijna, mądrość Syracha i inne apokryfy, to jest bluźnierstwo, to jest heretyk, to jest herezja. Moi drodzy, siła Ducha Świętego, jeżeli się Nim rzeczywiście sterujemy, jeżeli to On ma pierwsze miejsce w naszym życiu,
to my musimy uznać to, co mówi Bóg w swoim słowie. Wola Boża. Nawet zobaczcie, przy zapowiedzi mojego dzisiejszego live'u tylko dałem zapowiedź z ilustracją kobiety, która jest pastorem, która głosi Ewangelię sukcesu. Od razu dostałem podpisy, że mi się wydaje, moim zdaniem, mamy być wprowadzeni duchem. Żadnego wersetu biblijnego, żadnego powiedzenia. Zobaczmy, jaka jest wola Boża. Czy dzisiejsze chrześcijaństwo zeszło do poziomu tego, mi się wydaje, ja tak to rozumiem? Czy my naprawdę popadliśmy w taką pychę w Duchu Świętym, że uważamy się za Boga? Że teraz to, jak ja coś widzę, jest rzeczywiście no tym, jak to ma być. Bóg się ma do tego dostosować, nie ja do Boga. Ostre słowa, mocne słowa. Mam nadzieję, że tak jest. Kochani, 1 Koryntian 4,6. Zobaczmy do następnych słów. 1 Koryntian 4,6. To wszystko zaś, bracia, odniosłem, to jest bardzo mocne ostrzeżenie dla nas. To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie, do Apollosa, ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie, mówi apostoł Paweł, czego się nauczyli? Nie wykraczać ponad to, co jest napisane. A gdzie jest napisane? No znowu, w Słowie Bożym. Więc jeszcze raz, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu. Jak możemy się dzisiaj pysznić jeden nad drugim, jeżeli wybiegamy ponad to, co napisane? No właśnie, bracie, ty nie masz takiego dobrego poznania. Ja wam teraz powiem, Duch Święty mi powiedział, tak? Ile razy to słyszycie? Nie jest to pysznienie się jeden nad drugim? Słuchajcie, Bóg nikogo nie wyróżnia. Oczywiście mamy różne dary ducha, tego nikt nie może i nie ma prawa zaprzeczyć. Ale to nie jest dane po to, by ktoś się wywyższał. My mamy Słowo Boże objawione nam wszystkim. Jeżeli ktoś mówi coś cudownego, mówi, że Kościół o tym nie wie, ja wam teraz powiem, to jest zwykłym kłamcą. Jest zwykłym kłamcą. Otwórz Słowo Boże, przeczytaj i powiedz, zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Nie co ja mówię, nie co mi się wydaje. Tak? Wola Boża, kochani, Jezus Chrystus był Bogiem w ciele. Tak? Chodził po tej ziemi, czynił cudowne rzeczy. Czy kiedykolwiek zwracał na siebie uwagę, czy kiedykolwiek mówił, jaki on to jest cudowny, jaką on to ma cudowną moc? Czy też we wszystkim Jezus Chrystus mówił, że to ja nie czynię, ale czyni to Ojciec. Nie moja wola niech się dzieje, ale wola Ojca. Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich, ale jeżeli taka jest Twoja wola, nie moja. Bóg w ciele, Jezus Chrystus, całą uwagę kierował na Boga, na Jego wolę i na Słowo, cytując słowa Księgi, cytując słowa Biblii. Na tym pozostańmy, kochani, dlatego, że wszystko inne jest wykraczaniem ponad to, co jest napisane. A my się nie mamy pysznić jeden na drugim albo przeciwko drugiemu, że bracie, ja tam były też takie komentarze o tej grupie, bracie, ja ci tego nie wyjaśnię, jeżeli ci tego nie wyjaśnił Duch Święty. Naprawdę? Czyli Duch Święty pomijał mnóstwo rzeczy w Słowie Bożym. My nie wiemy. On dzisiaj musi dopisywać pewne rzeczy. Zobaczymy, czy tak jest. Zobaczymy, czy tak jest. Objawienie, 22 rozdział. Wersety 18-19. Nie jest to jedyne miejsce w Biblii mówiące o tym, ale akurat przeczytam jedno. Objawienie, 22 rozdział, wersety 18-19. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży jakieś cudowne objawienie, jakąś nowość, słuchajcie, już w Biblii nie musimy dzisiaj słuchać tak do końca w tej kwestii, bo wiecie, to się rozwijały dopiero zbory. No to posłuchajmy. Jeżeli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisany w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, to już nie jest ważne dzisiaj. Nie, nie, bo to kobiety tylko tam wtedy, kulturowo to było takie coś. Jeżeli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia, ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Amen. Nic nie dodaję, nawet nie komentuję tych wersetów biblijnych. Dlatego, kochani, już po takim długim wstępie, ale ważnym,
By nakreślić cel dzisiejszego live'u, przejdziemy do tematu. Powiem jeszcze jedną rzecz. Czy musisz się ze mną zgodzić? Nie, kochany, nie, kochana. Absolutnie nie musisz się ze mną zgodzić. Wiem, że ogólnie ostatnimi czasy oficjalnie zbory zielonoświątkowe uznały, że pastorami mogą być kobiety. Dlatego, jeżeli należysz do nurtu zielonoświątkowego, no to zapewne się nie zgodzisz z tym, co powiem. Ale to nie przeszkadza w tym, bym ja wyłożył teraz, co na ten temat nie mówi Marcin Broda, którego nikt nie musi słuchać, ale co mówi Słowo Boże. Jakie są zarzuty przeciwko Słowu Bożemu w tym kontekście? A więc właśnie, w dzisiejszym kościele, kochani, nie ma chyba kwestii, nad której więcej by dyskutowano w ostatnich latach, niż to, czy kobieta może pełnić służbę pastora. W związku z tym ważne jest, by nie traktować tej kwestii przede wszystkim jako rywalizację między mężczyznami a kobietami. Czyli kobieta nie może być, bo mężczyzna ma swoje ego i myśli, że jest ważniejszy. Nie o to chodzi, bo wielu mężczyzn dzisiaj zgadza się z tym, by kobieta była pastorem. Absolutnie nie stawiamy tej tezy teraz, czy tego tematu, w kontekście jakiejkolwiek walki pomiędzy płciami. O co więc chodzi? Chodzi tutaj o zdanie naszego Boga. Tylko i wyłącznie. Dlatego, że to Jemu chcemy służyć, a nie sobie samym. Jeżeli sobie samym służymy, to tylko w kontekście miłości, usługiwania, pomagania, tak? Ale my, jako osoby wierzące, musimy stawiać zdanie naszego Boga ponad nasze, ponad moje widzimisię, mi się wydaje. Spytajmy się, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. A więc tylko wola Boża w każdym temacie, jak i w dzisiejszym omawianym, czy kobieta może zostać pastorem, się liczy. Czego więc naucza Biblia? Kochani, dzisiaj będę głównie bazował na fragmencie z pierwszego listu do Tymoteusza i zachęcam Was do tego, byście śledzili ze mną, bo zawsze, gdy mając otwartą Biblię, to zostaje bardziej w głowie, w naszej pamięci. Duch Święty może nam o tym przypomnieć, bardziej, gdy mamy to otworzone, niż gdy tylko słuchamy, gdy ktoś to czyta. Dlatego zachęcam bardzo do śledzenia, kochani, by mógł działać na nas Duch Święty. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 11 do 14. Na tym fragmencie głównie się dzisiaj chcemy skupić. A więc Paweł pisze do Tymoteusza tak: Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. I dlaczego? Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Kochani, czytamy bardzo wyraźnie, że kobieta ma się uczyć cichości w pełnej uległości. Tak? Dlatego, jak już widzimy, i dalsze słowa, może jeszcze powiem dalsze słowa. Nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, i Paweł podaje powód. A więc, kochani, już od razu widzimy, czym jest problem. W czym jest problem? Nie jest problem w tym, że my mamy kobiety poniżać, że kobiety mają, wiecie, być tak jak na przykład, no jak się to mówi na tą religię, jak w muzułmaństwie, że kobieta nie ma nic do gadania. Ona jest podwładna, musi chodzić w burce, ona nie ma prawa się nawet odzywać, tak? Mąż tam jest wszystkim. Nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj o przewagę mężczyzny w jakimkolwiek kontekście. Nie chodzi o to, że mężczyzna jest lepszy, inteligentniejszy, to sobie o tym powiemy. Chodzi o to, jak Paweł pisze, że Adam został stworzony najpierw, a potem Ewa, a więc taki jest porządek Boży. Taki jest porządek Boży, nie uwłaczając kobiecie. Nie uwłaczając kobiecie. Oraz druga rzecz, i to nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Dlatego, jak już widzimy, Bóg przez listy Pawła ogranicza kobietę w służbie, czy w pewnym, powiedzmy, rejonie tej służby, bo powiemy sobie o tym, że kobieta ma mnóstwo i może mieć mnóstwo obowiązków w dzisiejszym kościele. Ma te same dary ducha. Ma nic się nie różnimy jako mężczyzna, kobieta w ciele Chrystusa, ale jest różnica w nauczaniu zboże, w przewodzeniu zboże.
Tutaj Paweł bardzo wyraźnie pod natchnieniem pisze, że kobiecie się zabrania nauczać, mieć władzę nad mężczyzną i podaje powody, dlaczego tak jest. Dlaczego? Mamy też, kochani, jeżeli kobieta czuje się tutaj jakkolwiek uwłaczona, to pamiętajmy o zasadzie zwierzchnictwa. O niej czytamy w 1 Koryntian 11:3, moi drodzy. Pamiętajmy, że tak jak powiedziałem, może przeczytajmy najpierw 1 Koryntian 11:3. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. A więc Chrystus, człowiek, mężczyzna, język mi się plącze, mężczyzna nie jest jakimś tam guru, nie jest kimś, kto nie ma po prostu nad sobą nikogo. Głową mężczyzny jest Chrystus. Więc każdy z mężczyzn, chrześcijan, jest podporządkowany głowie, którą jest Jezus Chrystus. Ale głową kobiety jest mężczyzna. Tak samo jak głową kobiety jest również Chrystus, ale jest też mężczyzna. A głową mężczyzny jest Chrystus. Natomiast głową Chrystusa Bóg. Zobaczcie, Chrystus w żaden sposób nie jest mniejszy od swego Ojca. Nie ma mniej mocy. Jest wieczny. Stworzył wszystko. Niczym nie jest ograniczone w porównaniu do swojego Ojca. Ale jest mu dobrowolnie podwładny. Jest podporządkowany swojemu Ojcu dobrowolnie, nie dlatego, że jest mniejszym Bogiem, albo że nie jest Bogiem, jak nauczają niektóre denominacje, ale jest tylko archaniołem. Nie jest to prawda. Chrystus jest równy Ojcu, ale jest tam zasada zwierzchnictwa. Chrystus jako Syn jest dobrowolnie podporządkowany Ojcu. A Ojciec dał wszelką władzę dzisiaj Synowi. A w przyszłości tą władzę znowu Syn odda Ojcu, by nie był tylko Chrystus wszystkim, ale Ojciec i Syn byli razem na tronie władzy, na tronie chwały na wieki wieków. Oczywiście w Duchu Świętym. Tak? Czy taka jest prawda? Czy się z tym zgodzicie? Dlatego Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem, który organizuje swoją, powiedzmy, strukturę. Tak? On mówi, jak on to widzi. Zobaczcie, często mówimy na przykład katolikom, katolicy mówią, na przykład gdy mówimy o bałwochwalstwie, że nie możecie sobie czynić figur i się obrazów i się do nich modlić, to oni najczęściej mówią, ale ja się nie modlę do nich, wiesz, bo to mi tylko pomaga sobie zwizualizować Boga. Ja się modlę do Boga, ja się nie modlę do tego. Wtedy my mówimy na przykład wersety z powtórzonego prawa, gdzie Bóg mówi dla swojego narodu, biorąc przykład właśnie tych pogańskich narodów, które czciły w ten sposób swoich bogów, mówi, nie tak mi będziesz służyć, nie tak, czyli nie przez jakiekolwiek wizerunki, do których się modlisz. Wola Boża. A więc dlaczego, jeżeli my mówimy o woli Bożej w tym kontekście ludziom, że to jest wola Boża ważna, dlaczego my nie trzymamy się tej woli Bożej w każdej kwestii? Więc jeżeli Bóg zorganizował pewne zwierzchnictwo, że On sam, Bóg Ojciec, jest głową Chrystusa, a Chrystus jest głową mężczyzny, mężczyzna jest głową kobiety. W którym momencie o tym zapomnieliśmy? A czy to poniża kobietę? Absolutnie nie. Czy poniża Chrystusa to, że jest podporządkowany Ojcu? Czy go to poniża? Absolutnie go to nie poniża. To jest miłość, to jest podporządkowanie, to jest jedność. Tutaj nie ma większy, mniejszy, ale są pewne zadania, które Bóg wyznaczył kobiecie, a pewne zadania, które Bóg wyznaczył mężczyźnie. Oczywiście stawia się wiele zarzutów w stwierdzeniu, że kobieta może służyć jako pastor. A więc teraz przejdziemy sobie, kochani, do tych głównych takich zarzutów co do tego, co przeczytałem z listu pierwszego do Tymoteusza. Niektórzy mówią tak, my wiemy, co tutaj pisze, ale no i tutaj podają swoje powody, że jednak nie trzeba się tego trzymać. I teraz dlaczego? Otóż najczęstszym z tych powodów jest to, że za czasów Pawła wykluczano z tej posługi kobiety, ponieważ często nie posiadały one jakiejkolwiek wiedzy, albo nie umiały czytać na przykład, tak? Czyli na dzisiejszy język to były proste kobiety, siedziały w domu, wychowywały dzieci, nie za dużo wiedziały, czyli kulturowe, powiedzmy, takie podejście do kobiet, że one nie za dużo wiedzą, dlatego ja im nie pozwalam mówić, bo jak będą mówić, to jest duże prawdopodobieństwo, że będą mówić nieprawdę wynikającą z ich niewiedzy.
Tak? Ale no właśnie. Dzisiaj właśnie wielu mówi, że tak jak wtedy te kobiety naprawdę miały problemy z tym wykształceniem, z wiedzą i tak dalej, to jednak dzisiaj, co jest prawdą, kobiety wielokrotnie pod względem intelektu, wiedzy i wykształcenia przewyższają mężczyzn. Oczywiście, jest to prawda, wielokrotnie. Wielokrotnie i wielu teraz z was, siostry, które mnie słuchacie, jesteście mądrzejsze ode mnie, jesteście nawet mądrzejsze bardziej intelektualnie albo edukacyjnie od jakiegokolwiek pastora, którego znacie. Ale czy naprawdę Pawłowi o to chodziło? Otóż w odczytanym fragmencie, moi drodzy, z pierwszego Tymoteusza, drugiego rozdziału, Paweł nigdzie, sprawdźcie sobie kontekst, nigdzie nie mówi o edukacji czy jej braku w odniesieniu do kobiet jako powód. Zauważcie, że gdyby właśnie to było kryterium przydatności do służby, to większość uczniów Jezusa, czyli mężczyzn, nigdy nie nadawałaby się do służby. Czy się z tym zgodzicie? Większość apostołów to byli prości ludzie, rybacy, bez wykształcenia. O samym Jezusie Chrystusie na przykład mówiono, skąd on ma taką wiedzę? Czy nie jest to syn cieśli Józefa, a jego matką jest Maria? Ale powiesz, to był syn Boży, ale to samo mówili o apostołach. Jeżeli czytasz rzeczywiście Dzieje Apostolskie, były te same słowa. Skąd oni mają taką wiedzę? A więc jeżeli rzeczywiście wyznacznikiem miałaby być edukacja i ludzka wiedza, wykształcenie, no to tak jak powiedziałem, większość uczniów Jezusa, a wręcz jego apostołów, nie nadawałaby się do służby. Także widzimy, że ten sposób myślenia, ten argument przeciwko temu, co czytałem z listu do Tymoteusza, nie ma żadnego prawa bytu. Nie chodzi tutaj o edukację lub jej brak, dlatego że wiemy, że my jesteśmy wykształceni, wyposażeni Duchem Świętym. Ale jeszcze raz, ten Duch Święty oczywiście jest zgodny z tym, co mówi Słowo Boże. Drugim znanym zarzutem jest to, że Paweł zabronił jedynie kobietom z Efezu nauczać. Gdyż Paweł napisał swój list do Tymoteusza, który był pastorem właśnie kościoła w Efezie. Czyli Paweł znał i wiedział, co się dzieje w Efezie, o pewnej sytuacji, o której zaraz powiem, dlatego napisał do Tymoteusza, do tamtego zboru, że tam w tym zborze tylko w Efezie kobiety nie mogą nauczać. Czy taka jest prawda? O co chodziło z Efezem? Otóż miasto Efes znane było z kultu Artemidy, która była boginią zarówno grecką, jak i rzymską. I to właśnie kobiety w tym mieście, w Efezie, były odpowiedzialne za kult Artemidy. Dlatego też niektórzy twierdzą, że Pawłowi właśnie o to chodziło. Ale znowu, kochani, list pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, jeżeli przeanalizujecie cały kontekst, nie wspomina ani słowa o tym kulcie, ani powodu ograniczeń kobiet w kościele, jako nauczycieli, jako pastorów, dlatego że kobiety służyły w tym mieście Artemidzie. Absolutnie nie wynika to z kontekstu, absolutnie nie możemy powiedzieć, że to jest powód, absolutnie nie możemy powiedzieć, że dlatego, że Tymoteusz mieszkał w Efezie, był w zborze efeskim, dlatego Paweł tak napisał. Absolutnie nie. Zresztą dalej powiemy sobie, chociażby przyjdziemy do słów Tytusa i innych myśli, które wskazują na tą samą prawdę. Trzeci znany argument to to, że Paweł mówił jedynie o mężach i żonach. Czyli, że to nie dotyczy to, co tam czytasz, że kobiecie zabraniam nauczać oraz, jak tu jest powiedziane, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną. Czyli, że to chodzi nie o ogół kobiet i mężczyzn, tylko że ja nie pozwalam żonie górować nad mężem. A więc to jest kolejny argument, o którym ludzie, chrześcijanie mówią, że Paweł mówi jedynie o mężach i żonach. Czyli, że ta zasada ma tylko zastosowanie w rodzinie. Jednakże, moi drodzy, i zaraz sobie zobaczymy kontekst tych słów, w greckim oryginale słowa Pawła odnoszą się do ogółu kobiet i mężczyzn, nie zaś żony i męża. I zobaczmy do kontekstu, tak jak mówię, te same greckie słowa użyte są w wersetach od 8 do 10. Zobaczcie, czyli wcześniej.
Czytamy tak. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. To są te same słowa, te same określenia, jeśli chodzi o mężczyznę, kobietę. Nie w stosunku męża i żony, tylko do płci. Mężczyzna, kobieta. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. A więc według tego kontekstu, czy tylko mężowie mają podnosić czyste ręce w wielbieniu bez gniewu i bez kłótni? Tylko mężowie, nie mężczyźni ogólnie? Albo czy tylko żony, nie ogólnie kobiety, mają ubierać się skromnie, być pełne dobrych uczynków i uwielbiać Boga? No oczywiście, że nie. Widzimy, że chodzi to o ogół kobiet i o ogół mężczyzn. Nie mężczyzny, kobiety w rodzinie, czyli męża i żony. Wersety od 8 do 10 wyraźnie odnoszą się do mężczyzn i kobiet, nie tylko do mężów i żon. Podobnie w fragmencie składającym się z wersetów, które przeczytaliśmy na początku od 11 do 14, nie ma nic, co oznaczałoby, że mówią o mężach i żonach tylko i wyłącznie. Tak? Czyli Paweł nie zamyka tego, co powiedział, do sytuacji w małżeństwie, ale przenosi to również na Kościół, ogólnie na mężczyzn i kobiet, kobiety wierzące. Moi drodzy, a jednak tworzy się kolejne zarzuty przeciwko biblijnej zasadzie przewodnictwa mężczyzny w kościele czy w zborze, jak wolisz. Mówi się na przykład o przywódczyniach opisanych w Biblii. Tak na przykład wymienia się Miriam, Deborę albo Huldę. Jak to wytłumaczyć? A więc, moi drodzy, przyjrzymy się po kolei tym chociażby przykładom. I trzeba powiedzieć, że ten argument nie bierze pod uwagę ważnych faktów. O co tutaj chodzi? Jeśli chodzi o Deborę, kim była Debora? Debora była jedynym sędzią kobietą w Izraelu wśród 13 sędziów mężczyzn. A więc w czasie, kiedy nie było królów, kiedy często Izrael popadał w bałwochwalstwo, kiedy często Izrael przez to bałwochwalstwo był pod jakimś reżimem albo zaborem ościennych narodów, które ich gnębili, niszczyły. Gdy zaczęli wołać do Boga, Bóg powoływał sędziów, którzy jak gdyby znowu wyprowadzali, za pomocą tych sędziów Bóg wyprowadzał naród izraelski właśnie z tych opresji. I jednym z nich, z tych sędziów, była Debora. Ale zwróćmy uwagę, że była ona jedyną kobietą wśród 13 mężczyzn sędziów. A więc ta sytuacja nie wskazuje w żaden sposób na to, że przewodzenie w nauczaniu jest dane tak samo kobietom, jak i mężczyznom. Była to sytuacja specyficzna, rzeczywiście Bóg wybrał kobietę, ale jeżeli czytamy o nauczaniu w zborze, jest to bardzo wyraźnie nakreślone. Hulda, kolejna osoba, była jedynym prorokiem. Ona właśnie, tak, Debora była sędzią, Hulda była prorokiem, ale była jedynym prorokiem kobietą pośród dziesiątek mężczyzn proroków. A więc znowu, nie było tutaj żadnego przewodnictwa, żadnego, rozumiecie, władzy nad mężczyzną w tym kontekście. I Miriam to jest najsłabszy jak gdyby argument, bo jej jedyny związek z przywództwem to to, że jej bracia Mojżesz i Aaron byli przywódcami. I na tym się kończy. W żaden sposób Miriam nikomu nie przewodziła. Natomiast dwie najsłynniejsze kobiety opisane w Starym Testamencie za czasów królów Izraela to Atalia i Jezebel. No, oczywiście, jak wiemy, nie stanowią one absolutnie dobrych przykładów przywództwa. Teraz, kochani, żeby sobie jeszcze potwierdzić, że jeśli chodzi o biskupa, diakona starszego, czyli mówimy o biskupie, mówimy o pastorach, tak? Niektórzy niestety twierdzą również, że słowa pastor nie ma w Biblii. Oczywiście jak najbardziej jest. Biblia mówi, że Pan Jezus Chrystus wybrał jednych pasterzami, innych nauczycielami i tak dalej. Pasterz to inaczej pastor. Jeżeli ci się to nie podoba, możesz kogoś nazywać pasterzem, a nie pastorem, jeżeli
bardziej ci tak odpowiada. Ale zobaczmy, kochani, do biblijnych wymagań pastora czy biskupa. Czyli jest w ogóle kwestia, kto w ogóle może być pastorem czy biskupem, starszym diakonem. Diakon oznacza sługę z greckiego. Zobaczmy więc, co Biblia mówi, jeżeli chodzi o wymagania, które musi spełnić taka osoba, która się mianuje nauczycielem czy pastorem. Ale tam jest też bardzo ważna rzecz wymieniona. Zobaczmy. Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział, od 1 do 13 sobie odczytamy, a potem przejdziemy jeszcze do słów Tytusa. Wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. I zobaczmy, co mamy powiedziane. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony. No i tu byśmy mogli zakończyć. Zobaczcie, że tutaj nie ma opcji, że kobieta może w ogóle mieć urząd biskupa. Nie ma takiej opcji. Od razu Paweł opisuje, bo jest rzeczą zrozumiałą, że chodzi tylko o mężczyzn, a więc Paweł mówi, że musi to być mąż jednej żony. Tak? Ta funkcja jest wyznaczona przez Boga dla zboru, tylko dla mężczyzny. Taki jest porządek Boży. Mówiliśmy o zwierzchnictwie, mówiliśmy o porządku Bożym, który nie poniża nikogo, ani mężczyzny, ani kobiety, ani samego Jezusa Chrystusa, który sam jest podporządkowany Ojcu. Dalej czytamy: czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. A więc ta sama zasada, jeśli chodzi o mężczyzn, przewodnictwo duchowe, ma mieć miejsce zarówno w zborze, jeżeli taka osoba jest biskupem, jest pastorem, jak i w rodzinie. To w rodzinie znowu mężczyzna ma przewodzić duchowo. Oczywiście, kochani, jeżeli mąż nie jest nawrócony, o tym też będziemy mówić dalej, obowiązek nauczania dzieci jest w ogóle dany kobietom. O tym sobie powiemy, kochane. Szereg jest obowiązków, które Bóg dał kobiecie. To nie jest tak, że kobieta ma siedzieć cicho gdzieś jak myszka, nic nie mówić. Będziemy mówić o cudownych darach, o cudownych przywilejach, które ma każda kobieta, które są piękne i cudowne i wyjątkowe. Nigdy zbór, nigdy ciało Chrystusa nie byłoby tym, czym jest, jeżeli nie kobiety. Ja znam wiele kobiet, które mówią, głoszą Ewangelię w sposób przepełniony miłością. I to jest dla mnie wzór, ja się w tym buduję. I w tym nie ma nic złego. Mówimy jednakże o nauczanie z Boże. Komu ono biblijnie w sposób Boży przysługuje? Z woli Bożej. Dalej czytamy od 5. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę, nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Diakoni, czyli z greckiego słudzy, także mają być poważni, nie dwulicowi, nie nadużywający wina, nie łakomi na brudny zysk, zachowujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. I niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. I teraz zobaczcie, nawet do diakonów jest powiedziane to samo. Nie tylko chodzi o biskupów, ale to samo o diakonach. Ich żony także niech będą poważne, nie rzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. Czy pozostaje tutaj jakakolwiek opcja, że może to być kobieta? No nie. Tu się bezpośrednio Paweł zwraca tylko i wyłącznie do mężczyzn, bo do głowy by w ogóle nie przyszło, że może taką funkcję objąć kobieta. Jeszcze raz, nie jest to poniżeniem kobiet. Jest to pewien porządek w zborze, w ciele Chrystusa. O obowiązkach kobiety i przywilejach powiemy sobie dalej. Diakoni niech będą mężami jednej żony, urządzący dobrze dziećmi, własnymi domami. Ta sama zasada. Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Żebyśmy nie mówili, że to tylko Paweł, a go trzeba odrzucić. List do Tytusa, kochani, pierwszy rozdział. Tytusa przed Hebrajczyków, przed Filemona. Okej, Tytusa, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 9. Czy Tytus potwierdza tę samą zasadę? Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, tak?
Mamy to samo powtórzone. Mający dzieci wierne, nieobwiniane, uchulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem, tak, a więc to opisuje Jakub, to samo Tytus, przepraszam, tą samą zasadę. Jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, to jest bardzo ważna zasada, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Zdrowa nauka. Czym jest zdrowa nauka? W trzymaniu się wiernego słowa zgodnego z nauką. Jeżeli ktoś, mówimy, głosi zdrową naukę, on musi zawsze trzymać się w każdej kwestii Słowa Bożego. A więc zwróćmy uwagę po czytaniu tych myśli biblijnych, że rodzaj męski jest użyty za każdym razem. Czy mówi się o starszych, czy mówi się o biskupach, czy mówi się o diakonach. A więc, moi drodzy, budowa fragmentu z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, wspaniale wyjaśnia, dlaczego kobieta nie może służyć. Werset 13, jak sobie jeszcze raz otworzymy, pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, a więc werset 13, w zależności od tego, jaki przekład Biblii macie, zaczyna się od słowa albowiem, albo ponieważ, czy też bo w moim przykładzie, i mówi, dlaczego Paweł wykluczył kobietę ze służby słowa, tak? W wersetach 11 i 12, czyli 13, zobaczcie, czytamy bo, czyli powodem, to już powiedziałem, ale to jest powód, dlaczego Paweł mówi, że kobiecie nie pozwala się nauczać. A więc nie te powody, że one były niewykształcone, nie te powody, że Paweł się zwrócił tylko do kobiet z Efezu. Nie, Paweł mówi, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. Dlatego ma mężczyzna nauczać, nie kobieta. I 14 werset, drugi powód, i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta została zwiedziona, bo pada w przestępstwo. To jest powód. Nie jest powodem, że to jest inna płeć. Nie jest powodem to, że kobieta jest głupsza, bo nie jest, jest często mądrzejsza. I nie jest powodem to, że to dotyczyło tylko kobiet z Efezu. Tutaj Paweł bardzo wyraźnie powody przedstawia. No właśnie, taki jest cały powód, taki jest kontekst tych słów, które pisał do Tymoteusza apostoł Paweł. Bóg stworzył najpierw Adama, a potem stworzył Ewę, by była pomocą dla Adama. Pomoc to uzupełnienie. My w sposób doskonały w rodzinie, jako małżeństwo, uzupełniamy się, mężczyzna z kobietą, staje się jednym ciałem, staje się pełnią. Wtedy mężczyzna nie potrafi żyć bez kobiety, kobieta bez mężczyzny. Oni się uzupełniają, ale kiedy? Kiedy się kłócą, gdy kobieta, jak się to mówi, zakłada spodnie w domu? No nie, wtedy, gdy jest pewien harmonogram, wtedy, gdy jest pewne zwierzchnictwo. To mąż jest mężem i jest, przewodzi zarówno w rodzinie, jak i w zborze. Kobieta jest uległa. W ten sposób się uzupełniają. To nie znaczy, że kobieta nie potrafi wpłynąć pozytywnie na mężczyznę. Znamy przykłady starotestamentowych mężów bożych, gdzie rzeczywiście kobieta wielokrotnie przekonała męża do czegoś dobrego. To nie o to chodzi, tak? Jednak przewodnictwo duchowe, zarówno w zborze, jak i w rodzinie, Bóg dał mężczyźnie. Taka jest wola Boża. Taka jest wola Boża. Ten porządek stworzenia ma uniwersalne zastosowanie dla całej ludzkości, tak? Zarówno w rodzinie, jak i w kościele. I moi drodzy, zobaczcie, co robi dzisiaj zły. Co robi szatan dzisiaj? Szatan rozbija porządek Boży. Porządkiem Bożym są jego uniwersalne prawa. To, co jak stworzył. A więc Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, tak? Co dzisiaj robi szatan za pośrednictwem tego świata? No mamy, można powiedzieć, trzecią płeć. Mamy kobietę, która jest mężczyzną. Mamy mężczyznę, która jest kobietą. Robią sobie sztuczne piersi. Biorą hormony, by się zmieniał głos, tak? Szatan wykrzywia to, co skreował Bóg. Bóg stworzył mężczyznę, z jego żebra wyjął i stworzył kobietę, przyprowadził ją do niego i oni się stali jednym ciałem. Małżeństwo, Bóg jest twórcą małżeństwa. Co robi szatan od zawsze? No, życie tak zwane na kocię łapę, tak? Jest tak lepiej, wygodniej, możemy się zawsze rozstać bez komplikacji.
Znowu to rozbija szatan. Teraz zwierzchnictwo zboże Bóg w swoim słowie daje mężczyźnie. I co znowu szatan mówi? Stolicie się Duchem Świętym. Dzisiaj jesteście wszyscy jednym. Nie ma różnicy, czy będzie nauczać kobieta, czy mężczyzna. Czy tak naucza Bóg? Powiesz, ale to Paweł powiedział. Więc jeszcze raz, drugi Tymoteusza 3,16. Całe pismo, a więc tak samo listy Pawła, listy Tytusa, które czytaliśmy i tak dalej. Są z natchnienia Bożego. Jeżeli to jest z natchnienia Bożego, to nie jest słowo Pawła, to nie jest słowo Tytusa, to nie jest słowo kogokolwiek innego, tylko jest to słowo Ducha Świętego, jest to słowo Boże. Czy my o tym pamiętamy dzisiaj wciąż, że nie możemy używać takich słów? Oni mieli jeszcze cząstkowe poznanie, jeszcze musieli się dużo nauczyć i tak dalej. To jest bluźnierstwo, to jest herezja. Całe pismo jest pisane za pomocą człowieka, ale opisuje myśli Boże, opisuje to, co Bóg postanowił, jest dla nas. No właśnie, to, że Ewa jako pierwsza została zwiedziona, jeszcze powiedzmy na to, odpowiada na pytanie, dlaczego kobieta nie może być pastorem, czy mieć władzy nad mężczyzną. Ale oczywiście, moi drodzy, fakt, że kobieta została zwiedziona, nie oznacza, że nie wolno kobiecie w ogóle nauczać. Tutaj przyjdziemy sobie do tych punktów, do czego, jakie obowiązki ma kobieta. Bo to nie jest tak, powiedziałem, że tylko mężczyzna naucza, a kobieta ma się uczyć w cichości, oczywiście, ale ma szereg obowiązków, pięknych obowiązków. I o tym sobie powiemy. Na przykład Biblia poleca, by bogobojne chrześcijanki, bogobojne kobiety uczyły swe dzieci oraz inne kobiety, a głównie młodsze kobiety. Biblia nie twierdzi, że kobieta ma siedzieć cicho tylko i na przykład nie głosić Ewangelii, bo głoszenie Ewangelii jest dane nam wszystkim, zarówno kobiecie, tak samo jak i mężczyźnie. Tutaj nie ma żadnych różnic. Często ktoś w ogóle myśli, że jak kobieta głosi Ewangelię, to ona naucza. Kochani, to nie jest nauczanie, to jest głoszenie Ewangelii. To jest bardzo wyraźna różnica. Naucza się w zborze, jest nauczyciel, który jest wyznaczony nad zborem. On mu przewodzi, on o niego dba. Tak? To jest nauczyciel, to jest pastor. Ale ewangelistą, głosicielem może być każdy, a nawet powinien być każdy. Dlatego, że zaraz sobie przeczytamy nakaz biblijny, który dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. A więc o kobiecie mamy powiedziane wiele i ogranicza Biblię kobietę jako chrześcijankę tylko w jednym. W tym, by nie przewodziła w kościele. W tym, by nie była nauczycielem postawionym ponad mężczyzną. A więc decyzją Boga, Boga, a nie człowieka, kobiety nie mogą nauczać Słowa Bożego. Nie powinny mieć duchowego autorytetu nad mężczyzną. Dlatego, że Ewa została stworzona druga po mężczyźnie oraz ona została zwiedziona, a nie mężczyzna jako pierwsza, tak? Jedynie Adam wziął stronę kobiety, ale ona została zwiedziona. Oznacza to, że Bóg dał mężczyźnie autorytet, by nauczał Kościół jego słowa. Kobiety mają bardzo ważną rolę, tak jak już kilkakrotnie wspomniałem, w Kościele i ich praca jest nieodzowna. Od wielu was, kochane siostry, można się uczyć pokory, miłości, oddania Chrystusowi, bije z was miłość i każdy z nas, mężczyzn, staje się taki malutki w porównaniu z wami. Tutaj to trzeba bardzo dokładnie powiedzieć, to nie jest pomniejszanie waszej roli. My, mężczyźni, zarówno w rodzinie, jak i w kościele, bylibyśmy niczym bez naszych kochanych kobiet, bez naszych kochanych sióstr. Ale nie zmienia to faktu, że przewodnictwo temu w kościele Bóg, Jezus Chrystus, dał mężczyźnie, a nie kobiecie. Kobiety przodują, można powiedzieć, w gościnności, tak? W łasce, wyznaczonym i wymienionym nauczaniu dzieci, tak jak powiedziałem, jak to Biblia mówi, i innych kobiet, zwłaszcza młodszych, i pomocą, tak? Tym właśnie kobiet, nauczając właśnie młodsze kobiety, inne kobiety, nowe kobiety w prawdzie, nowe kobiety w Chrystusie, no i swoje dzieci. Czy to jest taki byle jaki sobie tam przywilej? No słuchajcie, czy wychowanie dziecka na bogobojną osobę, na chwalce Chrystusa, na chwalce Boga jest czymś bagatelnym? Jest to bardzo poważna rzecz. Mężczyźni sobie z tym nie radzą. Tak? Zobaczcie, jaki macie
Ogromny przywilej dany wam przez Boga. Tak samo nauczanie młodszych kobiet, nauczanie innych kobiet, które są nowe w Chrystusie. Tylko wy traficie do serca innej kobiety. Mężczyzna tak nie potrafi. I wiele, wiele innych rzeczy, tak jak powiedziałem, gościnność i tym podobne rzeczy. Tak? Jezus otaczał się kobietami. Jezus nigdy nie ganił kobiet w żaden sposób. Nie znaczy to jednak, tak jak mówię, że jest pewien porządek zboże. Jest pewien porządek zboże i nauczać może tylko i wyłącznie mężczyzna. Kobietom w kościele nie zabrania się również na przykład modlić publicznie czy prorokować. Biblia tego nie zabrania. Zobaczcie 1 Koryntian 11:5. Oczywiście nie chcę tutaj zwrócić uwagę na nakrywanie głowy, to jest też inne nauczanie na ten temat. Nie o tym chcę powiedzieć, ale jest powiedziane i każda kobieta, gdy się modli, jest mowa o zgromadzeniu w zborze, albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest jedno to samo, jakby była ogolona. Chodzi tutaj jednak nie o to, mówię o nakrycie głowy, ale o tym, że może się publicznie głośno modlić, może prorokować. Tak? Nie zabrania Biblia w żaden sposób kobiecie się zachowywać jak ta cicha myszka, tak jak mówię, która nic nie może. Absolutnie, kochane siostry, nie taka jest nauka biblijna. Nie o tym mówimy. Nie mogą kobiety mieć wpływu jedynie na duchowy rozwój Kościoła przez nauczanie Słowa Bożego. Nie mogą być postawione ponad całym zborem, czyli również i mężczyzn. Biblia również nigdzie nie zabrania kobietom wykorzystywać czy posiadać i mają piękne dary Ducha Świętego. Mamy opisane te dary w 1 Koryntian 12 rozdziale. Zachęcam do przeczytania. Te same dary są udziałem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kobiety są tak samo jak mężczyźni powołane, o czym już mówiłem, do tego, by usługiwać innym, by obfitować w owoce Ducha Świętego, jak miłość, właśnie gościnność i inne rzeczy, które znajdujemy w liście do Galatów. Oraz by głosić Ewangelię Chrystusową. Ten nakaz, kochani, który odczytam, zależy, czy dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dzieje apostolskie 1:8. Są to słowa Jezusa Chrystusa, które nie dotyczą tylko mężczyzn, ale zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tutaj nie ma rozróżnicowania. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Każda kobieta ma prawo być ewangelizatorem. Tak samo jak mężczyzna. Nie ma tutaj żadnego umieszania. Jeszcze raz, jedynym ograniczeniem jest to, że Biblia ogranicza kobietę przed nauczaniem w zborze, czyli służenia jako pastor. Tak? W tym kontekście. Bóg nakazał, by jedynie mężczyźni mieli duchowy autorytet w kościele. Stało się tak nie dlatego, tak sobie powiedzieliśmy, że mężczyźni są lepszymi nauczycielami. Czy też dlatego, że kobiety są gorsze lub mniej inteligentne, bo powiedzieliśmy sobie często, drogie siostry, przewyższacie nas inteligencją i edukacją o głowy. Absolutnie nie jest to prawda, by z tego powodu zostało to zabronione. Jest tak po prostu dlatego, że Bóg stworzył Kościół, by ten funkcjonował w dany i nakazany właśnie przez Boga sposób. Skoro Bóg tak postanowił, skoro Bóg tak nas ukształtował, skoro Bóg stworzył najpierw mężczyznę i dał to prawo nauczania, pastorowania właśnie mężczyźnie, to taka jest wola Boża. Tu nie ma co wykrzywiać, tu nie ma co, rozumiecie, kombinować, że to do Efezu, albo to kobiety były niewykształcone i tak dalej. Nie. Jest to nakaz biblijny, który obejmuje tylko i wyłącznie mężczyzn. Mężczyźni mają stanowić wzór w duchowym przywództwie, zarówno w mowie, jak i w czynie. I tak samo, kochani, to, że na przykład mężczyzna przewodzi w zborze i że mężczyzna przewodzi duchowo w chrześcijańskim małżeństwie, nie oznacza, że może poniżać kobietę. O nie. Biblia daje nam bardzo wyraźne wymogi czy nakazy mężczyźnie, jak ma traktować kobietę. Jeżeli kobieta, mężczyzna nie traktuje kobiety z miłością, to będzie miał poważne problemy. Biblia mówi, że taka osoba, taki mężczyzna będzie już od razu miał problemy w modlitwie. Ta modlitwa nie będzie wysłuchana. Są to poważne rzeczy. Bóg nie daje hierarchii w kościele, w zborze, po to, byśmy my traktowali tak na przykład kobiety jak muzułmanie. Absolutnie nie. Jest to
zasada, która bazuje na miłości. Tak jak powiedziałem, tak samo jak podporządkowany Ojcu jest Syn. Jezus Chrystus podporządkowany jest Ojcu. On nie jest tam mniejszy. On nie jest mniej ważny. On nie jest innej natury. Jest tym samym, co Bóg Ojciec, ale jest Mu podporządkowany. Tu jest ta sama zasada, kochani. To nie ma żadnego związku z dyktatorstwem, z uderzaniem pięścią w stół, że moje musi być na wierzchu. Nie o to tutaj, kochani, chodzi. I myślę, że dla każdego z nas jest to zrozumiałe. No właśnie, w Biblii kobiety mają, można powiedzieć, mniej liderczą rolę, jeśli chodzi o przewodzenie zboże. Powinny one uczyć młodsze kobiety oraz dzieci drogi pańskiej. Mamy przykład, słuchajcie, zwykłego, jeżeli mówiliśmy o Tymoteuszu, to to, że w tak młodym wieku Tymoteusz był zdatny do usługiwania, jest właśnie opisane, bo Paweł mówi, że on tą wiarę, on tą wiedzę i tak dalej miał przekazaną przez swoją babkę i mamę. Ojciec był Rzymianinem, nie był wierzącym. A więc zobaczcie, te cudowne kobiety wykonały, tak można powiedzieć, tak wielką, wspaniałą pracę, że wychowały tak dzielnego, młodego mężczyznę, który mógł usługiwać w tak poważnym zakresie. Przeczytajmy sobie jeszcze Tytusa, drugi rozdział. Tytusa, drugi rozdział, wersety od 3 do 5. Podobnie starsze to jest właśnie to, co wam mówiłem, że jakie obowiązki na przykład i przywileje są dane kobiecie w zborze. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi, w wierze, w miłości, w cierpliwości. I teraz podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Czy jest to łatwe w dzisiejszym feminizmie, w dzisiejszym świecie, gdzie kobieta jest, powiedzmy, no ta samowystarczalna? Czy widzimy, co się znowu dzieje, chociażby w tym świecie, feminizm? Już nie ma czegoś takiego, że wiecie, mężczyzna może to i tamto. Dzisiaj kobieta może wszystko to samo, tak? I wielokrotnie mamy ruchy feministek, które twierdzą, że no, tu mężczyzna nie ma nic do gadania i to znowu jest, nie jest Duch Boży, tak? To nie jest Duch Boży. A my, zobaczcie, nie chcemy, by bluźniono Słowo Bożemu. Nie chcemy. A więc jedyną, na koniec, kochani, funkcją, jakiej kobiety nie powinny sprawować w Kościele, jest nauczanie Słowa Bożego lub sprawowanie duchowego przywództwa nad mężczyzną. Logicznie zatem chodzi tu również o sprawowanie funkcji pastora. Ale to jeszcze raz w żadnym wypadku nie znaczy, że kobiety są mniej ważne, ale raczej pozwala im się skupić na służbie, na której są przez Boga powołane. Kochani, zarówno mężczyzna ma swoje miejsce w zborze, tak samo kobieta musi mieć swoje miejsce w zborze, i ani my, mężczyźni, nie jesteśmy ograniczeni przez to, że mamy nad sobą głowę Jezusa Chrystusa, tak samo kobiety. Jeżeli wszystko to dzieje się w duchu miłości i w porządku Bożym, jest to błogosławione, jest to trwanie w czystej wierze, w czystej nauce apostołów i Boga, Ducha Świętego. Kochani, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, no i pozostańcie w Jego łasce na wieki.